wszystkie mądre polskie kozy, by je zliczyć nie mam siły, na naradę się zebrały i rzecz taką uchwaliły. Są na budowie takie ważne momenty, jak właśnie podpisanie aktu erekcyjnego czy wmurowanie kamienia węgielnego. Bardzo radosny dzień, który zgromadził dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów, samorządowców, polityków, budowlańców. Bardzo się cieszę, że w takiej zgodzie, przy takim zaangażowaniu, z tak piękną pogodą właśnie byliśmy świadkami podpisania aktu erekcyjnego. Jesteśmy tu na placu budowy, gdzie rozpoczyna się ten drugi etap rozbudowy Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, ta Akademia Bajki. Inwestycja, która pochłonie sporo pieniędzy, jak na warunki samorządu województwa, ale myślę, że warto wydać na to pieniądze, bo warto stworzyć takie miejsce, gdzie dzieci będą mogły przybywać i rozwijać swoją wyobraźnię. Tak ważny i potrzebny jest Park Bajki, który łączy w sobie edukację, kulturę, sprawy rodziny w pięknej naturze Ponidzia przy Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Mocno trzymam kciuki za całą inwestycję. Prace przebiegają niezwykle sprawnie, co cieszy i jest dobrym prognostykiem. Stąd pewnie za chwilę, tak, za półtorej roku będziemy mogli Państwa zaprosić na otwarcie Parku Akademia Bajki w Pacanowie.